Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszam na wydarzenia. A dziś między innymi... Narkotyki schował w domu. Kierowcą okazał się 31-letni mieszkaniec powiatu jaworskiego. Hiena cmentarna w rękach policji. Mężczyzna został zatrzymany w miejscu zamieszkania. Ponad 60 porcji marihuany i środki psychotropowe miał w mieszkaniu 31-latek z powiatu jaworskiego. Mężczyzna, recydywista, odpowie wkrótce przed sądem. Policjanci dowiedzieli się, że jeden z mieszkańców powiatu jaworskiego może przewozić w swoim aucie narkotyki. Dlatego też zatrzymali do kontroli osobowego Peugeota. Kierowcą okazał się 31-letni mieszkaniec powiatu jaworskiego. Badanie narkotesterem wykazało w organizmie mężczyzny obecność narkotyków. Funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali mu prawo jazdy, dowód rejestracyjny, pojazd trafił na policyjny parking, a mężczyzna do policyjnej celi. W mieszkaniu mężczyzny znaleziono spore ilości różnych środków odurzających i psychotropowych. W sumie w ręce jaworskich policjantów wpadło ponad 40 porcji metamfetaminy i ponad 60 porcji marihuany. 31-latek odpowie za posiadanie narkotyków, za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Jak się bowiem okazało, mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach tzw. recydywy. Jeżeli badanie krwi potwierdzi obecność substancji niedozwolonych w jego organizmie, będzie także odpowiadał za prowadzenie auta pod wpływem zakazanych środków. Legnicy policjanci zatrzymali 39-latka, który postanowił wzbogacić się, plądrując cmentarz przy ulicy Wrocławskiej. Okazało się, że mężczyzna był im dobrze znany. Także dlatego poszukiwania zakończyły się sukcesem już po niespełna dobie. Chciał zarobić, plądrując legnicki cmentarz. Łupem cieszył się zaledwie dzień, bo na jego trop wpadli policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu. Funkcjonariusze zadziałali bardzo szybko, sprawnie. Mężczyzna został zatrzymany w miejscu zamieszkania. Tam też podczas sprawdzenia pomieszczeń zajmowanych przez tego mężczyznę ujawnili policjanci m.in. te mosiężne krzyże, które zostały przez niego skradzione. Ostatecznie mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi 5 lat pozbawienia wolności. Tutaj legniczanin jest dobrze znany mundurowym z dokonywania podobnych przestępstw. Jak relacjonują stróże prawa, na wniosek prokuratury 39-latek został objęty dozorem policji. Budowniczy polskiej miedzi, pierwszy dyrektor naczelny KGHM, Tadeusz Zastawnik. W setną rocznicę jego urodzin w skwerze imienia Tadeusza Zastawnika w Lubinie odbyła się uroczystość upamiętniająca jego osobę. Złożono kwiaty oraz odegrano hymn górniczy. Tadeusz Zastawnik, budowniczy polskiej miedzi, z okazji setnej rocznicy jego urodzin w skwerze imienia Tadeusza Zastawnika w Lubinie odbyła się uroczystość upamiętniająca jego osobę. Warto przypomnieć, że to dzięki czwórce osób powstał Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, łączący dwie branże, górniczą i hutniczą. To jest profesor Zwierzycki, który teoretycznie rozpracował zaleganie złóż miedzi. Pan Wyżykowski, któremu się udało dowiercić do pokładów rudy miedzi. Pan dyrektor Glazur, szef Pebeki, który z szybami zgłębił i dotarł do złoża już miedzi do eksploatacji. No i pan dyrektor Zastawnik to wszystko zmobilizował i utworzył największe przedsiębiorstwo w Polsce. Kombinat górniczo-hutniczy miedzi. Dzięki temu powstał Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy. Budowniczy polskiej miedzi dzięki ogromnej woli współpracy, odpowiedzialności i odwadze zjednał sobie przychylność i wdzięczność pracowników KGHM. Podczas uroczystości obecna była córka Tadeusza Zastawnika, Anna Menkes, która nie ukrywała wzruszenia. Chciałam bardzo podziękować wszystkim, którzy z racji pełnionych funkcji umożliwili i zorganizowali tę uroczystość. Chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy z Państwa, którzy jesteście tutaj dzisiaj, którzy znaleźli chwilę czasu, żeby stanąć i chwileczkę pomyśleć o tych, którzy tutaj zaczynali, o pionierach, wśród których był mój tata. Pamiątkowe kwiaty złożono pod tablicą upamiętniającą Tadeusza Zastawnika. Podczas uroczystości obecny był nie tylko zarząd KGHM, ale także przedstawiciele oddziałów polskiej miedzi czy spółki PBK. Orkiestra oddziału ZG Polkowice-Sieroszowice i Huty Miedzi Głogów uświetniła świętowanie. Oglądają Państwo wydarzenia telewizji regionalnej, a w dalszej części programu zobaczymy jeszcze... Gala sportu walki już w sobotę. Nastawiamy się na pewno na ciężką walkę i mam nadzieję, że pokażemy dobre widowisko. 190 miejsc w hali przyskładowej czeka na uchodźców z Ukrainy. Nauczyciele oraz oczywiście tutaj uczniowie zaangażowali się, została przygotowana taka sala dla dzieci, sala zabaw.
Już w najbliższą sobotę, 19 marca, w hali RTS odbędzie się Gala Sportu Walki Lubin Fight Night MFG3. Wydarzenie, tak jak dwie poprzednie edycje, będzie transmitować nasza telewizja. Większość zawodników, których będziemy mogli zobaczyć, to mieszkańcy Lubina czy okolicznych miejscowości. To zawodnicy na bardzo wysokim poziomie, którzy zmierzą się z zawodnikami z całej Polski, a także z zagranicy. Węgier mocno bije prawą ręką, ja jestem przygotowany 3 rundy. Jeżeli kogo trafię, to wygram, jeżeli on mnie trafi, to on może wygrać, także nie ma co się nastawiać. Ja jestem przygotowany na to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Doświadczony przeciwnik, trochę już powalczył. Nastawiamy się na pewno na ciężką walkę i mam nadzieję, że pokażemy dobre widowisko. Po ostatnich galach nie zwalniałem tempa. Forma na pewno idzie do przodu i mam nadzieję, że to wszyscy teraz zobaczą i się przekonają. Podczas drugiej edycji gali walka jedynej kobiety Ewy Kauch na ringu wywołała wiele emocji. Tym razem zawodniczka armii skrzyżuje rękawice z Weroniką Jastrzębską, która ma na swoim koncie medale Mistrzostw Polski. Jest to dobra zawodniczka, bitna, o ile można tak powiedzieć, także liczę na dobrą walkę. Bardzo się cieszę, że mam taką możliwość, żeby wystartować właśnie na gali w Lubinie przy swojej publiczności. Już nie mogę się doczekać, także trzymajcie kciuki i kibicujcie. Jak wyglądają ostatnie przygotowania do walki? Zostało niewiele czasu. Jak wygląda robienie wagi? Już teraz na spokojnie, ostatnie szlify. Muszę troszeczkę dociąć wagę, jeszcze zostało mi 2-3 kilo, ale wszystko będzie gotowe na piątkowe ważenie. Także jestem dobrej myśli. Gala ma za zadanie wypromować sportowców z regionu, ludzi, którzy trenują od lat i osiągają coraz lepsze wyniki. Fajna sprawa, że dziś tutaj Bartek Muszyński to jest z całą swoją ekipą wzięli się za organizację takich eventów i że w moim rodzinnym mieście będę mógł zawalczyć się, pokazać przed taką fajną publicznością. No to motywuje, daje kopa na pewno. I jeszcze kilka słów o swoim przeciwniku. No mój przeciwnik na pewno bardzo doświadczony. On ma chyba 4 razy tyle walk stoczonych co ja, także duże doświadczenie. Walczył w najlepszych federacjach w Polsce, także jest to dla mnie duży sprawdzian, no ale wiadomo, jak chcę startować dla najlepszych federacji i bić się z najlepszymi, no to będzie tylko ciężej, dlatego trzeba tutaj wytoczyć najcięższe działa i go pokonać. Pomiędzy walkami czas umili występ taneczny dziewczyn, a także raperów Fit Lab, organizatora projektów hip-hopowych 59300. Dostaliśmy taką szansę, żeby zaprezentować lubińskie podziemie. Zagramy na tej gali 3 koncerty. Wybrałem bardzo energiczne, agresywne utwory, niektóre z tematyką jakby motywującą. No i tyle, tak żeby po prostu ludzie zapamiętali każdy z tych utworów i dostali dawkę pozytywnej energii. Bilety dostępne są online, ale będzie można zakupić je także w dniu gali w kasach RCS-u. Dla naszych widzów mamy 6 podwójnych wejściówek, które można wygrać na naszym facebookowym profilu tvregionalna.pl. Zwycięzców wyłonimy w czwartek o godzinie 12. 190 miejsc w hali przy Składowej w Lubinie czeka na uchodźców z Ukrainy. Kobiety i dzieci, które uciekły przed wojną ze swojego kraju, w hali znajdą ciepły kąt, catering oraz dostęp do telewizji i internetu. Dla dzieci uczniowie i nauczyciele zespołu szkół nr 1 przygotowali dodatkowo wyjątkową salę zabaw. Uchodźcy do Lubina mogą przyjechać w każdej chwili i powiat lubiński jest na to gotowy. W hali przy ulicy Składowej schronienie znajdzie 190 osób, zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym przez wojewodę dolnośląskiego. Zaczęło się rozlokowywanie z terenu z Wrocławia, przyjeżdżają i w uzgodnieniu z wojewodą, wojewoda nam, jeżeli dostaniemy informację, że w dniu na przykład dzisiejszym albo jutrzejszym przyjeżdża do nas jeden autobus, dwa autobusy, 100 osób czy 150 osób, to dopiero wtedy będziemy wiedzieć. Na ten moment z tego co wiem, to stara się przede wszystkim wojewoda zapewnić miejsca w pokojach i w mieszkaniach. Natomiast też do takich punktów kwaterują i u siebie, i u nas też będą kwaterować, dlatego musimy być na to przygotowani. Poza miejscem głównym przygotowano także miejsce do konsumpcji oraz zapewniono catering obejmujący śniadania, obiady i kolacje. Nauczyciele oraz oczywiście tutaj uczniowie zaangażowali się. Została przygotowana taka sala dla dzieci, sala zabaw. Jak widać w tej chwili firma Camnet udostępnia nam darmowo internet światłowodowy tutaj dla uchodźców, gdzie będą rozmieszczone pewne elementy, które będą ten internet dawały. Ponadto w hali znajdą się również telewizory, dzięki czemu dzieci będą mogły oglądać bajki, dorośli zaś na bieżąco śledzić informacje ze swojego kraju. Docelowo, zgodnie z wytycznymi wojewody dolnośląskiego, powiat lubiński będzie musiał przygotować miejsce dla 550 uchodźców z Ukrainy.
30 kwietnia i 1 maja odbędzie się tegoroczny Festiwal Kwiatów w Lubinie. Organizatorzy zapewniają, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Będzie to 9. edycja imprezy. Tradycyjnie podczas dwudniowej imprezy będzie można kupić m.in. kwiaty balkonowe, cięte nasiona, rozsady, sadzonki czy iglaki, a także drzewa i krzewy ozdobne. Myślę, że w tym roku będzie bogatsza, bo już dużo wystawców, gro wystawców się zgłosiło, także jak najbardziej. Stoiska tutaj ogrodnicze, stoiska rękodzielnicze. Organizatorzy przygotowali także szereg porad ogrodniczych i warsztatów, w tym związanych z rzemiosłem artystycznym. Wraca także po rocznej przerwie akcja Polska w kwiatach. Impreza odbędzie się po raz drugi w Parku Leśnym przy ulicy Kwiatowej w Lubinie. Grand Prix Satyrykonu dla Kubańczyka. Nagroda dziennikarzy łupem rodzimego artysty. Znamy rozstrzygnięcia 45. edycji konkursu, a także laureata 30. nagrody imienia Andrzeja Waligórskiego. W oczach jurorów tegorocznego Satyrykonu największe uznanie zyskał Fuentes Hierzuelo Carlos David. Zwycięzcy, dodajmy, egzotycznego nie mogą się nachwalić także organizatorzy. Pierwszy raz, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, mamy zdobywcę Grand Prix z Kuby. Praca jest świetna, wielowymiarowa, wielopłaszczyznowa, znakomicie wykonana. Wśród wyróżnionych poza rodzimymi artystami znaleźli się też m.in. Włoch, Serb i Irańczyk. Satyrykon to impreza o międzynarodowej, niepodważalnej randze, ale nagroda imienia Andrzeja Waligórskiego, przyznawana od 3 dekad przez lokalnych dziennikarzy, trafiła także do Polaka Pawła Kuczyńskiego. Wybór nie był jednogłośny, obyło się jednak bez rozlewu krwi. Głos dziennikarzy jest zawsze ważny w takich konkursach, bo oni są najbliżej ludzi i znakomicie odczuwają społeczne nastroje. I myślę, że dlatego ta nagroda też jest bardzo ważną nagrodą. Nie kopać leżącego, nie huśtać się na wiszącym, ale tępić głupotę we wszystkich jej przejawach to dewiza patrona, której dziennikarze trzymają się rokrocznie, wskazując na swoich faworytów. I tą informacją kończymy wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.